Za nami już piąta edycja koncertu charytatywnego Mikołaj dla każdego. To wydarzenie co roku organizują uczniowie i nauczyciele pierwszego liceum ogólnokształcącego w Końskich. 120, 130, 130, 130, 140 było, 140, 150, 160, 170. Koncert ma nadawać wydarzeniu kulturalny i świąteczny ton, ale głównie chodzi o licytację. Dochód z nich zostaje przekazany na wsparcie rodzin mniej zamożnych uczniów. Kolejna edycja wydarzenia ponownie okazała się rekordowa. W piątek zebrano łącznie nieco ponad 16 tysięcy złotych. Uroczystą galę poprowadzili przewodniczący samorządu uczniowskiego Łukasz Stępień oraz jego zastępczyni Iza Popiel. Natomiast licytację tradycyjnie już poprowadził ksiądz Krzysztof Sieczka. Za organizację wydarzenia odpowiadała nauczycielka Joanna Stołowska, a także samorząd uczniowski. Punktualnie o godzinie 17 w piątek w auli Starego Ogólniaka zgromadziły się tłumy gości. Wśród nich był naczelnik oświaty w starostwie powiatowym Krzysztof Stachera, na scenie zaś zaczęła prezentować się młodzież. Piosenki wykonywali Iza Popiel, Marysia Teper, Wojciech Kołodziejczyk, Adam Wodecki, Tomasz Styś, Pola Grzegorczyk, Urszula Szlęk, Michał Trojanowski, Maria Markiewicz, Magda Rut, Piotr Karlikowski i Wiktoria Karbownik. Skecz pomiędzy muzycznymi atrakcjami odegrały Aleksandra Grossman i Natalia Kucharska. Ta druga wydeklamowała również na samym początku koncertu wiersz ku pamięci Kamili, niedawno tragicznie zmarłej uczennicy pierwszego liceum ogólnokształcącego w Końskich. Wspomnienie Kamili i minuta ciszy były zresztą najbardziej wzruszającym momentem tego dnia. W samych licytacjach najaktywniej brali udział Wojciech Jasnos, dyrektor pierwszego ELO, Robert Śledź, właściciel restauracji Starbucks, państwo Edyta i Jacek Cichoń. Łącznie zlicytowano ponad 60 przedmiotów, z czego największe ceny osiągnęły. Pobyt na Teneryfie dla dwóch osób na okres od 7 do 10 dni 1100 zł oraz piłka z podpisami reprezentantów Polski w Szczypiorniaka 350 zł. Inne ciekawe gadżety to m.in. bombki wykonane własnoręcznie przez mamę dyrektora Jasnosa, płyty z muzyką przeróżnych artystów, przejażdżka motocyklem i kawa z księdzem Jackiem Maroszkiem, a także lodówka do wina. Oprócz licytacji młodzież za symboliczne grosiki wrzucane do puszek częstowała ciastami, które zostały przez nich upieczone. Wszyscy uczestnicy zostali zaś poczęstowani goframi i saigonkami, które podarowała na rzecz imprezy Konecka Restauracja Saigon. Przez 4 ostatnie lata szkolna społeczność podczas koncertów charytatywnych zebrała około 28 tysięcy złotych. Tylko tym razem doliczono się już 16 tysięcy. To daje łączną sumę około 44 tysięcy, które trafią do najbardziej potrzebujących uczniów ze Starego Ogólniaka.